Mamy początek października, wszystkie maliny zjedzone. I co robimy teraz z pędami, które pozostały? Teraz te suche maliny, ponieważ to są maliny jesienne, owocujące troszeczkę później niż te lipcowe, więc owocują na pędach jednorocznych. Więc te, które owocowały, należy wyciąć i przygotować do zimowania. Więc ja wycinam to na wysokość 3 do 5 cm od ziemi. I co roku maliny pięknie owocują. Nie, to są, nie pamiętam jej nazwy, bo bardzo, bardzo dawno sadzone. Nie wiem, czy w pierwszym, czy w drugim roku tego naszego działkowania. Bardzo dawno. I one cały czas owocują. Nie trzeba ich pryskać, nie są robaczywe, dlatego przeszłam, bo najpierw miałam te maliny jesienne, te letnie, lipcowe, ale one mi się nie podobały, bo co druga była robaczywa. A chemii nie chcę stosować, więc zrezygnowałam, tamte wykarczowałam, z tym, że miałam tylko tam jedno poletko. Wykarczowałam i... Czyli one od początku rosną w tym samym miejscu? Te tak. Tylko tamte też w tym samym miejscu, tylko najpierw były wykarczowane. Troszeczkę ziemia, dodana ziemia taka ogrodnicza, kompost i posadzone te właśnie letnie, z których jestem bardzo, bardzo zadowolona. Dosadziłam tylko trochę później, jak się pojawiły maliny żółte, bo mam i maliny żółte. Poranna rosa, to już wiem, co kupowałam. Z tym, że bardzo trudne do przyjęcia były, bo za trzecim razem dopiero mi się przyjęły. Także 3 razy sadzonkę kupowałam. Ale teraz mam za to i ludzi obdarzam, bo proszą o sadzonki, więc odkopuję i daję, bo rozmnażają się dobrze. O! Już widzę, że będziemy mieli bardzo dużo odpadów. I co z nimi zrobimy? Już zaraz powiem. Wszystkie te odpady, które wycinamy, przepuszczam przez rębak. Mam więc sporo wiórek, którymi po wypieleniu, bo to jeszcze należy wypielić, bo część jeszcze ziela zostało po lecie, więc wypiołę i posypię tymi wiórkami na zimę. Oczywiście to jest ograniczenie przed mrozem, chociaż maliny nie boją się mrozu, ale ograniczenie przed mrozem i to się kompostuje i daje nawóz dla malin. No i to są takie wiórki, że wcale ich tam co wycinałam, prawie ich nie widać, że one w ubiegłym roku były sypane. Mm-hmm. A tu akurat nic, zapychania nie było, także bardzo ładnie. Listek tylko został. Czyli to jest rębak tarczowy. Tak, tak. On tak bardzo drobny. Tak, to są te dwa noże. O, to jeden, tu drugi. I jeden już w tym roku był wymieniony, bo to jest ostrze z jednej strony i z drugiej strony. O, zaraz może pokażę ten. O, ten. Z ubiegłego roku, z tych poprzednich lat był tak stępiony, że już mi nie bardzo cięło. Więc zięć mi próbował wymienić na drugą stronę, bo to dwustronny jest. I jeden się złamał, bo za mocno maszyną, bo taką wiertarką przykręcał i za mocno nacisnął i pękł. Tak, to zamawiałam też internetem. I przyszło, wymienił mi i działa. Dlatego czekałam na zainstalowanie tego noża. Dużo osób po prostu te gałęzie wyrzuca do kontenera. Tak, dlaczego to nie jest? Ja nie wyrzucam. A dlaczego? Dlatego, że mam to ściółkę do malin i mam z tego nawóz. To mam pożytek, cenne. Po prostu pożytek dla działki. Tak, bo to chroni przed parowaniem wody. Tak, tak, osłania roślinki przed mrozem. Mniej ziele rośnie. Także
wiele, wiele korzyści. A ile kosztował taki rębek? No to już ładnych parę lat temu kupiłam, to nie aż tak dużo, bo internetem kupowałam, zięć mi kupował. 200 ileś złotych, nie pamiętam, ale to już dawno się zwróciło. To bardzo mało, biorąc pod uwagę koszty wywozu odpadów zielonych. Tak, tak, tak. No teraz te rębaki, bo sąsiadka próbowała sobie kupić, więc teraz dużo, dużo droższe. Ale niemniej jednak też się opłaca, bo tak. Później pójdą gałęzie, jak tnę porzeczkę, też rębakiem przepuszczam przez rębak odpady z cięcia drzew, też przez rębak przepuszczam. Także to do 5 cm średnicy gałązki można przepuszczać przez rębak. Także korzyść naprawdę duża dla działki. A poza tym, no, mnie to bawi.